Pani Alicjo. Ja chciałam powiedzieć tylko, że ja w Arturze Andrusie od dziecka też się podkochiwałam. Ale od czasu, kiedy on był dzieckiem, czy pani? Bardzo proszę. To już proszę sobie interpretować. Dobrze. Tak jak nie, ale jest coś takiego, że człowiek ma ochotę go przewinąć, prawda? Przytulić. Przytulić na pewno. Przytulić na pewno. Przytulamy się nieraz, bo mam takie szczęście, że nieraz Artur, jak ma chwilę wolną, to się przytulamy. To się przytulamy i występuje. Nie zobaczcie, niech pani jak się rozsmakował. Nie, ale tak serio. Pani Alicjo, bo to jest taki program, w którym szczerze rozmawiamy. Słyszałam. A czy ja mam tak obawę tylko, że już tak zabawnie nie będzie? Będzie, co? Będzie. Bo ja nie umiem ani anegdot, ani żartów opowiadać. Ale on też ledwo dyszał dzisiaj. Czy ja mam coś z tymi kwiatami pomóc? Może tu wstawić? Nie, pan, co? Nie. Ja wolę trzymać je przy sobie. Ja przypilnuję. Róże już się świetnie reanimują w wannie. Wiem to z Boże sobie. Proszę, o, razem pani ich położy do wanny, niech się reanimują. Pani Alicjo, kochana, bardzo dziękuję, bo ja wiem... Wszystko dobrze? Wygodnie pani? Właśnie, nie chcę się za bardzo... Już. Nie, wszystko... Jezus Maria, te kobiety, bo bez was świat był... No, a on w ogóle jako mężczyzna się pani podoba? Bardzo. Dlaczego? Bo jest wysoki w okularach. Zawsze to moim idawem był wysoki blondyn w okularach. Dosłyszałeś wszystko, wysoki blondyn w okularach tam było dokładnie. Widziałeś siwego blondyna kiedyś, Pałko? Przepraszam, pani Alicjo, ale... Słuchaj, mamy damę. To zachowuj się. Jak siedzi. Proszę pani, ja wiem, kto ściągał, kto kredę zjadł. Ty byłeś na bank Lizusem, donosiłeś na kolegów. Ale dlaczego byłem? Pani Alicjo, miała pani obawy przed przyjściem do mnie? Dlaczego? Zmierzyć się z pana inteligencją, która szuka dziury w całym, to naprawdę duża odwaga. Nie, skończ na inteligencją, już tam nie rozwijałem. Nie, to nie jest kwestia inteligencji, bo ja mam złą opinię, natomiast ja uważam, że w sposób niezasłużony. Naprawdę. I dzisiaj pani to udowodnię, że to jest prawie, że nieprawda.